Witam Was w kolejnym filmie na kanale. Kolejny film i mamy kolejne zadanie do rozwiązania. Tym razem dotyczące pozyskiwania złota z wody morskiej. Ponieważ, jak mówi nam treść tego zadania, podobno w każdej kropli wody morskiej jest aż 50 miliardów atomów złota. I spróbujmy przekonać się, Jaką masę tego złota bylibyśmy w stanie uzyskać, gdybyśmy no, wyciągnęli je całe aż ze 100 kg wody? No to zaczynamy. Wy, na, na, na początek standardowo wypisujemy sobie dane. Ja wypisuję sobie taką daną, że jedna kropla to jest 50 właśnie, miliardów, czyli 50 razy 10 do 9. Atomów złota. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że znamy masę naszej wody morskiej, z której mamy to złoto wyciągać. Masa H2O, niech będzie 100 kg. No i znamy też masę kropelki jednej. Masę kropli 33 mg. Zanim wysłuchacie mojego rozwiązania, oczywiście zapozujcie sobie i spróbujcie zrobić to sami. No a ja teraz powiem, jak ja bym zabrał się za to zadanie. A zrobiłbym to tak. Jeżeli w jednej kropli mam 50 miliardów atomów złota, a chcę te, to złoto wyciągać ze 100 kg wody, to ja bym się najpierw dowiedział, ile kropli to jest to 100 kg wody. Czyli tak. Można to zrobić na kilka sposobów, na przykład korzystając z proporcji. W jaki sposób? No, no w taki, że jeden, jedna kropla to jest 33 mg, a w takim razie ile kropel to będzie 100 kg. Oczywiście, jednostki się tutaj nie zgadzają, no ale jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić na późniejszym etapie. Czyli, na przykład, korzystając z takiej proporcji, uda nam się obliczyć ilość kropli, znajdujących się w 100 kg wody morskiej. To zróbmy to sobie. Może o tutaj. Proporcje wymnażamy na krzyż, prawda? Czyli mamy tak: 33, no i tutaj nie zapomnę o jednostkach miligramy. I razy x to się równa jedna kropla razy 100 kg, czyli 1 razy 100 kg, czyli 100 no, kg. Zatem nasz x, nasza ilość kropli w 100 kg wody, no to będzie 100 kg przez 33 mg. No i teraz tak, widać, że gramy nam się skrócą, tylko no mamy jeszcze te jednostki, to są jednostki pochodne, a nie same gramy, prawda? To, to, co ja bym teraz zrobił, to podstawił odpowiednią liczbę za odpowiedni przedrostek, czyli kilo i mili. I policzył wtedy. Czyli tak, 100 kg to będzie 100, i kilo to jest nic innego jak 10 do 3. Kilo to jest 1000, czyli właśnie 10 do 3. Czyli 100 razy 10 do 3 grama. No a mili, znaczy, będę 33, mili to jest 10 do Minus 3. Z kolei teraz grama. I widać, że gramy nam się skracają i wynik faktycznie wyjdzie bezwymiarowy, czyli no w sztukach, tak jak w sztukach kropel. No, możemy oczywiście wprowadzić już coś takiego do kalkulatora. Może troszeczkę sobie prośćmy to obliczenie. To będzie 100 na 33, a korzystając z prawa działania na potęgach, możemy napisać, że to jest razy 10 do 6, bo mamy 10 do 3 dzielone przez 10 do minus 3, czyli musimy no, odjąć od siebie te wykładniki. To w zasadzie wynik już jest na tyle ładny, że możemy go sobie zostawić w tej postaci, czyli mamy jakąś tam liczbę milionów kropel, no, bo 10 do 6 to są miliony, czyli mamy 100 podzielić na 33 milionów kropli. To możemy sobie zapisać, kropli. A zatem Wiedząc, ile mamy kropli, możemy pomnożyć to przez 50 miliardów atomów, no bo tyle jest atomów złota w każdej kropli, a tyle mamy kropli. Więc sumerycznie w tych 100 kg wody będziemy mieli następującą liczbę atomów złota. To będzie 133 razy 10 do 6 i razy ta liczba, czyli 50, Razy 10 do 9. Znowu nie musimy jakoś e, przesadnie używać tutaj kalkulatorów. Możemy po prostu pomnożyć sobie 50 razy 100 na razie i to będzie 5000. Dzielone przez 33. A te liczby znowu możemy sobie załatwić sprawa działania na potęgach. 10 do 6 razy 10 do 9 to jest nic innego jak 10 do. 15. Czyli tyle to jest nasza liczba atomów złota w, w takiej liczbie kropli, czyli w liczbie kropli, które znajduje się w 100 kg wody. Czyli inaczej mówiąc, ta liczba to jest liczba atomów złota w 100 kg wody. I teraz no, zazwyczaj nie jesteśmy raczej zbytnio przyzwyczajeni do podawania ilości jakby złota w liści, ilości atomów. Raczej pasuje nam masa, prawda? My wiemy, ile to jest gram złota, tak mniej więcej, prawda? Taka kuleczka, na którą byśmy byli w stanie dostrzec na ręce, no to byłby mniej więcej 1 gram, prawda? Więc może spróbujmy przeliczyć sobie liczbę atomów na masę tego złota. Jak w takim razie przeliczyć liczbę atomów na masę? No możemy skorzystać z pojęcia masy molowej. O czym ona nam mówi i skąd ją wziąć? To może odpowiedzmy sobie najpierw na to drugie pytanie. Wziąć ją możemy z układu okresowego. Masę molową oznaczamy dużą literą M, no i to jest po prostu nic innego liczbowo, jak masa atomowa złota. Czyli możemy odczytać to z układu okresowego, i ona dla złota wynosi 197 gramów na mol. Czyli 1 mol złota. Waży 197 gramów. 1 mol. A ile to jest 1 mol? 1 mol to jest 6,02 razy 10 do 23 atomów. Zatem, z, korzystając z masy molowej, możemy powiedzieć, że taka ilość atomów, czyli tak zwana liczba Fogadro atomów, wynosi znaczy waży 197 gramów. A my wiemy, ile atomów mamy. Nie wiemy, ile to waży. Więc mamy już wszystkie dane, żeby ułożyć sobie kolejną proporcję. I ona będzie wyglądać następująco. Jeżeli 6,02 razy 10 do 23 atomów złota waży 197 gramów, czyli to jest to, co wiemy z masy molowej. To 5033 razy 10. Tutaj powinno być 10 do 23, zauważyłem. I tak, a tutaj powinno być 10 do 15. Atomów złota waży x w takim razie. Mnożymy zatem na krzyż rozwiązujemy naszą proporcję. Czyli nasz x to będzie najpierw mnożymy sobie tutaj, czyli 197 razy 5000 33 razy 10 do 15 i to wszystko dzielimy przez 6,02 razy 10 do 23 wynik, który uzyskamy będzie w gramach pamiętajmy o tym tak więc no, podstawiamy wszystkie te Liczby do kalkulatora i otrzymujemy wynik 4,96 razy 10 do minus 5. Ja po prostu powiem, że to jest około 5 razy 10 do minus 5 grama złota. 10 do minus 5 grama złota. Czyli rząd wielkości 10 do minus 5. Czy to jest dużo, czy mało? Ktoś może zapytać. To jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Konkretnie, żeby nie być gołosłownym, możemy zamienić jednostki z gramów na jakieś jednostki pochodne. Na przykład możemy powiedzieć inaczej, że to jest 50 mikrogramów złota. I 50 mikrogramów to jest na tyle mało, że ja nie jestem pewien, że ktoś byłby w stanie w ogóle dostrzec coś takiego. To jest tak mało. Tak więc jak widać ze 100 kg wody morskiej aż Zakładając oczywiście stuprocentową wydajność tego Wydzielania złota z tej wody prawda? Czyli Gdybyśmy byli w stanie wszystkie atomy wydrzeć Jakie w tej wodzie siedzą To i tak ze 100 kg Wody Jesteśmy w stanie uzyskać taką mikroskopijną ilość Złota Tak więc y, Jako Chemicy, korzystając z naszej chemicznej wiedzy, jesteśmy w stanie no, uzmysłowić sobie, dlaczego, mimo tego, że 50 miliardów atomów złota w każdej kropli jest, to dlaczego ludzie nie wydobywają złota w ten sposób. I to wszystko na ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało, i do usłyszenia w kolejnym.